Cela to członek rodziny klasy A, czyli najmniejszego z Mercedesów. W wersji kombi jest praktyczny i dość pakowny. Zapewnia wystarczającą przestrzeń dla 4 osób i niemałej ilości bagażu, a w odmianie AMG ma do zaoferowania coś jeszcze. 2-litrowy silnik o mocy 360 koni mechanicznych, który pomimo tylko 4 cylindrów gwarantuje naprawdę sporą dawkę emocji. I co ważne dla purystów produktów za Falterbach, zarówno osiągi, dźwięk, jak i subiektywne wrażenia z jazdy w pełni zasługują na emblemat AMG. Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake gości w naszej redakcji nie po raz pierwszy. Mieliśmy okazję ten samochód przetestować w warunkach miejskich, w warunkach plenerowych, ale po raz pierwszy jeździliśmy nim po torze wyścigowym. Autodrom Pomorze w Pszczółkach ma nieco ponad kilometr długości i ten właśnie tor, ta charakterystyka sprawiła, że CLA 45 AMG mógł tam pokazać naprawdę co potrafi. Po przełączeniu na tryb sportowy wszystko w nim ulega wyostrzeniu i nabiera nowych kształtów. Reakcja na gaz jest szybsza, zmiana biegów bardziej brutalna, układ kierowniczy staje się bardziej bezpośredni i jeszcze wyraźniej przekazuje kierowcy informacje o nawierzchni i przyczepności. Tryb sportowy jest jak włączenie funkcji HD w ulubionym filmiku. CLA 45 AMG wchodzi wówczas na wyższy stopień gotowości sportowej. CLA 45 AMG jest doskonałym samochodem dla tych, którzy wymagają dużo od auta, szczególnie w tym zakresie jazdy sportowej, natomiast równocześnie chcą mieć to wsparcie zarówno elektroniki na pokładzie, jak też i samej konstrukcji samochodu. To nie jest samochód sportowy o charakterze na przykład SLS-a AMG, którego trudno było opanować w przypadku amatora, przeciętnego kierowcy. CLA 45 AMG pozwala wyczuć moment graniczny bardzo dobrze i można się bardzo dobrze i bardzo szybko nauczyć jeździć tym samochodem szybko.